Witam serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem z Polski, po krótkiej przerwie na YouTubie. Ale postanowiłem Wam coś nagrać tutaj z Polski, bo z Adamem wymyśliliśmy, że stworzymy bazę raportu w Polsce. Adam będzie tworzył bazę raportu w Kambodży, ja będę tutaj się zajmował bazą raportu w Polsce. Udało nam się nabyć działkę, tutaj ją widzicie, całkiem ładną, blisko Warszawy. Trochę pracy wymaga, remontu szczególnie, zaraz Was oprowadzę tutaj po całej. Czekam właśnie na geodetę, który ma zaraz przyjechać, wytyczyć granice działki, żeby było wiadomo, w jakich tutaj rejonach się zmieścić. Tutaj takie małe podwórko, ale tam aż do drogi. To jest ponad 100 metrów do drogi. Wszystko jest tutaj podwórkiem, więc będzie można się zjechać jakąś większą grupą na ognisko, może jakieś kempingi, namioty. Część by mogła w domku. No domek wymaga remontu. Tutaj już dosyć długi czas nikt nie mieszkał. Trochę Was zabiorę do środka. Widzicie, jak to wygląda, jak nikt nie mieszka. Jeszcze parę lat temu to podobno wyglądało normalnie. No ale teraz wymaga to dużo pracy. Tu następne pomieszczenie. I jeszcze jest strych. Przejdę się z Wami. O, tak wygląda. No taki plus, że dach jest w dobrym stanie. Nigdzie nie przecieka. Nie ma dziur. No pierwsze co, to trzeba będzie tu odgruzować. Mam taki ambitny plan, żeby w miarę postępu prac od czasu do czasu Wam coś tutaj wrzucić na kanał, jak to idzie. Nie będzie to łatwe, bo ja mam raczej dwie lewe ręce do takiej roboty, a o budowlance pojęcie mam bliskie zeru. No ale coś będziemy pomału dłubać. Dzisiaj byłem w energetyce, będziemy organizować podłączenie prądu. Tu nie jest źle, bo kabel idzie. Nie ma prądu teraz. No ale nie trzeba tu za dużych inwestycji poczyniać. Mamy tutaj jeszcze takie budyneczki gospodarcze. Ten to pewnie niedługo się przewróci, ale ten murowany wygląda całkiem solidnie. Zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze nawet tu wszystkiego tak dokładnie nie obszedłem. No tak, to, o, tu też był prąd. Pewnie w miarę czyszczenia jakieś ciekawe rzeczy tutaj powychodzą. Trzeba uważać na gwoździe, jak się chodzi. No dużym plusem jest lokalizacja, bo jest blisko Warszawy. Stosunkowo blisko. Do centrum jakieś 70 km. No to nie jest źle, nie jest źle. Godzina drogi. Jak nie ma korków oczywiście. Idea jest taka, żeby było się gdzie zjechać, zrobić ognicho, posiedzieć na weekend. No i jak ktoś by przyjechał z Kambodży, Adam by przyjechał, może z kimś miejscowym, no to by było gdzie posiedzieć. Jest bardzo dobre miejsce wypadowe, stąd jest wszędzie blisko. No wszędzie blisko oczywiście w stosunku do Szczecina, bo ze Szczecina to jest wszędzie daleko. Wszędzie daleko. No a tutaj jest dobra baza wypadowa i Wy też byście mieli blisko, żeby tutaj podjechać. Taki mamy dojazd z tej strony, z tej. I tu aż za dom, wszystko jest podwórkiem. Trzeba będzie te choinki ogarnąć, gdzieś pod płot je posadzić, bo teraz będziemy też grodzić. Już mówiłem, dzisiaj wyznaczymy granicę. No i pomału będzie do przodu. Mam nadzieję, że do zimy się uda w miarę zamknąć ten budynek, żeby przez zimę tam się wilgoć nie zbierała. No i na wiosnę może się uda jakoś tam podlepić go w środku. Luksusów się nie spodziewam. No ale tak, żeby dało się chociaż przez ten weekend przenocować, jakiś kominek zrobić, jakieś łóżka. No tam wszystko wymaga mocnego odświeżenia. No ale mamy czas. Pomału będziemy sobie robić. Ja przez pracę też nie za często tutaj będę. W sensie na pewno nie cały czas. No ale myślę, że ten tydzień, dwa w każdym miesiącu, póki co, póki lato, mógłbym się zająć tego
remontowaniem w cudzysłowie, oczywiście chyba się nadaje do remontowania. No ale coś tam podlepić, odgrzybić, pomalować. Dużym plusem jest położenie tej działki, bo praktycznie nie ma tu sąsiadów. Wszędzie dookoła jest las, naprzeciwko jest las. Z boku, z tyłu do najbliższego domu jest kilkaset metrów, więc co by się tu nie działo, nie będziemy nikogo mu przeszkadzać. Można spokojnie jakieś wędzarnie, nie wędzarnie sobie stawiać, ogniska robić i, no i myślę, że będzie to bez problemu. Patrzę, co tutaj jest jeszcze. Dużo śmieci, studni szukam, nie mogę znaleźć, ale gdzieś jest, albo jakiś wodociąg, bo są rury w domu od wody. Może tu była? Chyba nie. No zobaczymy. Pokręcę się, będę wam na bieżąco wrzucał, co tam nowego odkryłem. I to by było na tyle z oprowadzania po bazie raportu w Polsce. Jak coś jest nie tak z dźwiękiem, z obrazem, to wybaczcie. A dawno nie nagrywałem. Mam nadzieję, że to dopracuję. Może zorganizuję mikrofon, jeżeli dźwięk jest słaby. Mam nadzieję, że tak raz w tygodniu uda mi się wrzucać jakieś postępy w pracach. Tak jak mówiłem wcześniej, przez pracę to nie zawsze będę miał czas. No ale mam nadzieję, że chociaż raz w tygodniu jakaś wrzutka się pojawi. Aha, jeszcze w kwestii takiego wyjaśnienia, pewnie część osób tutaj trafiła ze względu na zainteresowanie Kambodżą czy Azją ogólnie. No na razie nie będzie odcinków z Azji, z Kambodży i tak dalej. Mam nadzieję, że się tam jeszcze wybiorę oczywiście. Mam nadzieję, że Adam już bazę odpali, to będzie można tam posiedzieć. No ale wiadomo, sytuacja jest jaka jest. Na razie nie ma za bardzo takiej możliwości. A nawet jak jest możliwość, to jest dosyć kosztowna i uciążliwa. No dlatego w najbliższym czasie nie planuję wizyty w Azji, więc jak ktoś tutaj trafił, czy był ze względu tylko na Azję czy Kambodżę, to na razie może sobie odpuścić odcinki, może odsubskrybować. Teraz będą odcinki z Polski, tutaj, z bazy, z prac. No i mam nadzieję, że ta baza się przyda nam, w sensie nam, naszej takiej całej grupie zebranej wkoło raportu. Wielu z was jest tu jeszcze od bloga pisanego. Jeszcze ja tam nieraz pisałem jakieś artykuły. Kupę lat to już trwa. Zebrała się naprawdę fajna społeczność. No i tak myślę, może w te wakacje by się udało jakąś grupą tutaj zebrać na jakieś ognicho. Jakby ktoś miał chęć wpaść. Może w sierpniu może już tu będą jakieś warunki. Chociaż takie, wiecie, na ognisko. Nie mówię, żeby tutaj dłużej być, czy może jakimś kempingiem się rozbić, czy pod namiot na jeden noc. Jakby ktoś chciał, może tu coś takiego zorganizujemy w parę osób. Może uda mi się namówić parę osób, które znacie z vloga, z raportu, a mieszka już w Polsce. Na razie nie będę mówił, o kogo tam dokładniej chodzi, no bo nie wiem, czy się zgodzą. Jak ktoś z nich się zgodzi, to by było fajnie, takie spotkanie, by może poopowiadali coś tam o Azji. Niektórzy robią biznesy z Azją do dzisiaj, czy wysyłają towar, czy ściągają, czy siedzą w temacie nauki języka chińskiego. Więc może takie spotkanie byśmy tutaj zorganizowali kiedyś. No pomyślimy. Najpierw trzeba to ogarnąć, trochę ogarnąć działkę, żeby było chociaż gdzieś rozbić tym namiotem. No dobra, na dzisiaj wystarczy. Pozdrawiam, przebieram się i biorę za robotę dalej. Trzeba wyczyścić ten budynek, bo roboty to tutaj nie brakuje.